hej, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj, jak widzicie, po tytule będzie haul. Mam takie piękne pudełka przed sobą, że czuję się po prostu, jakby Mikołaj do mnie przyszedł wcześniej. I dobrze, bo może wy podpatrzycie jakieś inspiracje, nie tylko dla siebie, ale dla jakichś kobiet w rodzinie. Dlatego też pokażcie panom ten film, bo to jest bardzo dobry pomysł. Ja już tutaj mam przed sobą te piękne pudełka, które nie mogę się doczekać, aż rozpakuję. Zobaczcie. No zobaczcie, to wygląda po prostu, no to tylko położyć pod choinką, po prostu mega. Jeszcze były pięknie folie zapakowane, ładnie tak w pudle kartonowym, żeby nic im się nie stało, więc rozpakowując to straciłam paznokieć, wybaczcie. Ale przechodząc od razu do rzeczy, to będą prawdziwe wyznania butoholiczki i nie mam żadnych wyrzutów sumienia. I przechodzę od razu do pierwszej pary. I tutaj wybierałam buty ja, wybierały dwie moje przyjaciółki i wybierała moja mama, więc tutaj dla każdego coś się znajdzie. I otwieram to piękne pudełko. I jak zwykle mamy... Och, widzę, że mamy świąteczne naklejki. Mamy już tutaj świąteczne wersje naklejek. Jak wiecie, René zawsze wkłada takie super śmieszne naklejki. I w ogóle to opakowanie i to wszystko, no nie wiem... O, proszę, tu jest Wesołych Świąt, a tu są dwie. A tu są takie też naklejki, które możecie... O, to jest super, które możecie użyć na prezenty, więc to jest super. Ja po prostu uwielbiam takie rzeczy. Ojejku, jaki misio! Let it snow! No, aparacie, współpracuj, pokaż misia. Nie chcę przebrzydły współpracować, no. Ach, widzicie? Miś taki ładny, że aparat jest zazdrosny. I nie chcę go pokazać, pokaż się misiu. O, proszę bardzo. Nie no, ekstra. Baby, it's cold outside. Nie no, czederskie są te naklejki. Ja po prostu... A! No i mi spadła. Foot or shoes. Trudny wybór. Sassy Queen. Dobrze, słuchajcie, w następny. Keep calm and buy new shoes. Oczywiście. I tutaj mamy pięknie wszystko zapakowane. Mamy naklejeczkę. Prezent dla ciebie zapakował Rafał. I tu mamy ładnie wszystko w bibule zapakowane. Ach, już wiem, co to będą za buty. One mi się tak podobały na stronie. Widzę, że będą super. Zobaczcie, to są takie... Ojejku, jakie one są... Ja nie mogę, ekstra są te buty, zobaczcie. One są w takim pięknym karmelowym kolorze i tutaj mają futro, sztuczne oczywiście, ale zobaczcie, to wygląda jak prawdziwe futro z daleka. No serio. Naprawdę wow, czadowe, a w środku... Mają takie przepiękne futro na takim misiu. Ja je wybrałam dla mojej mamy, żeby właśnie miała do swojego domku na wieś, bo te poprzednie, o której wybrałam w holu, takie się podobają, takie się fajnie sprawują, że mówię, a te są takie naprawdę jeszcze cieplejsze i w ogóle teraz żałuję, że sobie nie wzięłam. Ale czad i w ogóle tutaj wszystko mi się teraz do pomadki klei, ale no nie mogę. Nie mogę, czadowe są te buty. Zobaczcie. Zarąbiste. Normalnie będę teraz przeżywać, ale... No, ekstra są te buty, naprawdę. I wykonanie, i w ogóle... Czad. Czad, normalnie zamawiam sobie takie same. Dobra. Następny prezent. O, znowu mamy renifera, mamy naklejki na prezenty, tak wam pokazuję, chowam tego mojego paznokcia. O, new shoes every day, peace love shopping, dobrze, tu mamy jeszcze Wesołych Świąt już było i misiek, który się nie chce pokazywać, też już był. I tu mamy prezent specjalnie dla ciebie, zapakował Wojtek. O. I co my tu mamy? Ach, i to ja sobie wybrałam. I to jest cukiereczek. To jest normalnie cukiereczek.
Ja pierdzielę. Przepraszam. No nie, no nie, to jest, to jest. I one jeszcze mają, ojej, one mają takie milutkie futerko w środku. Zobaczcie. Różowe. Tutaj z takim brokatową taśmą, ale to nie jest brokat, to jest takie, bo brokat by odpadał, to jest taka mieniąca się taśma. Ale zarąbiste, jak mi się te buty podobają, z różową sznuróweczką i w środku jeszcze zobaczcie, one mają takie, może nie to, że takie super ocieplenie, tylko coś takiego bardzo miłego, jak nie wiem, czasami taki misiek. Taki, no nie wiem, jak normalnie byście pluszaka tam obdarły z futra i wsadziły w te buty. No nie mogę, po prostu czat. To jest czat. To jest absolutny czat, no to jest po prostu... Jezu, ekstra. Bardzo mi się podobają. Normalnie, zobaczcie, do tego outfitu, który mam teraz, do takiej niebieskiej koszuli i do boyfriendów albo do jakichś niebieskich rurek. Ekstra. Ekstra. Dobrze. Następne pudełko muszę przyspieszyć, bo tutaj... Ale tak mi się podobają, że nie mogę. I wybaczcie, ale wywaliłam prawie wszystkie naklejki. I co my tutaj mamy? Ach, tutaj mamy drugie buty, które też właśnie wzięłam dla mojej mamy. I to też są takie śniegowce, ale one mi się trochę kojarzą z moon butami, bo to jest trochę taki styl. I zobaczcie, jakie fajne. Też na takim futerku. Ta sznurówa tutaj. Ekstra. Piękne są te buty. No nie mogę. Ja, nie no, słuchajcie, dzisiaj po prostu umarłam. Ta sznurówka. I w ogóle zobaczcie, jak to jest wszystko ładnie wykonane, każdy detal i w ogóle... Już widzicie, takie zimowe i w ogóle też takie rzeczy, wiecie, takie trochę pod prezenty. Bo takie buty to spokojnie można podarować pod choinkę i myślę, że no nie wiem, ja bym się mega ucieszyła, czy z tych różowych, czy z tych futrzaków. I dla młodszej dziewczyny, i nie wiem, i też dla starszych wiekowo kobiet w waszej rodzinie, bo takie buty są zawsze w modzie i zawsze w stylu, takie mega zimowe te futrzaki. To jest czad. Dobra, szybciej przechodzę. Bo mnie tu zabijecie, bo będzie trwał ten film pół godziny. Ale fajnie. Tu mamy znowu naklejki. O, i to jest coś, co ja wybrałam i pewnie nie macie w ogóle wątpliwości. Wiecie, że to jest mój ulubiony kolor z tych kolorowych, teraz się będziecie śmiać. Ale wiecie, że zawsze ja noszę takie raczej stonowane rzeczy, ale habrowy to jest po prostu mój kolor i to jest... Normalnie na te szpilki to można je postawić i patrzeć na nie na komodzie. Normalnie zaraz je sobie postawię. Nie no. Zobaczcie, do mojej habrowej sukienki, albo też do tej koralowej, którą miałam ostatnio na weselu, bo też to fajnie pasuje do koralowych stylizacji. No nie mogłam się oprzeć, po prostu zobaczcie, taki piękny lakierowany obcas. I one były w bardzo różnych kolorach, podlinkuję wam, ale zobaczcie sobie, bo tam były i czarne, i czerwone, i jakieś chyba takie brzoskwiniowe, w najróżniejszych kolorach były te szpileczki. No i są ekstra, naprawdę są ekstra, taka fajna podeszwa, ładnie ten obcas wykonany, no piękne są, normalnie super. I no właśnie, tak widzicie to, tu mamy znowu naklejki i zapakował Maciek. Zdrowiamy Maćka. I tu mamy takie wysokie zamszowe kozaki czarne. Ja już wam pokazywałam w poprzednim holu takie kozaki, które zamówiłam mojej mamie, tylko szare. I one są bardzo fajne, bardzo ładnie się noszą. Jeżeli chcecie, tylko tamte miały chyba tutaj inaczej wykończone. Ale powiem wam, że te wszystkie kozaki naprawdę są tak ładnie
tak ładnie zrobione i tak ładnie wykonane i cena naprawdę jest spoko. I powiem wam, że jak pójdziecie do Zary, to te buty wyglądają gorzej, bo ostatnio patrzyłam na tego typu kozaki i naprawdę były gorzej wykonane, więc jeżeli szukacie, a też na stronie René jest bardzo duży wybór i różnych kolorów, i na szpilce, i chyba na słupku są, także poprzeglądajcie sobie te buty, bo zobaczcie, no to jest naprawdę mega są te buty, mega. Dobra, już nie mam, słuchajcie, gdzie odkładać, jestem otoczona butami. Ale to nic złego. Dobrze, zapakował Wojtek. Otwieraj się. I tu mamy jeszcze jedne takie wysokie, tylko to są muszkieterki. Też czarne i one, zobaczcie, tutaj mają zapinany ekspres, żeby nam było łatwiej włożyć. Jeżeli macie z tym problemy, jeżeli słyszycie jakieś tutaj hałasy z tyłu, to kot grasuje w pudle, w którym to wszystko przyszło i nie wiem, chyba drapie, czy nie wiem co. I tutaj z tyłu jeszcze mają taki złoty zameczek i też są ekstra. Bardzo podobny styl, tylko tutaj mają takie, wiecie, muszkieterkowe wykończenie. Naprawdę wszystkie te kozaki są super zrobione, bardzo fajnie się noszą. Te są w ogóle jeszcze takie, tamte były miękkie, a te są takie bardziej usztywniane, także jeżeli chcecie coś takiego właśnie sztywniejszego, to też te będą super. I jak mówią Amerykanie, last but not least. Z wrażenia mi wszystko wypadło. Widzicie? I tu mam piękne szare botki na takim słupku. Ja w ogóle, no wiecie, że ja uwielbiam szary, uwielbiam taki kolor. I fajnie, że mają, wiecie co, bardzo ważne jest, żeby buty miały, jak mają tutaj płaską tą podeszwę, to żeby miały chociaż trochę, widzicie, takie tutaj wgłębienia, bo jeżeli tego nie mają, to się będą bardzo ślizgać. I tutaj mają taki ekstra detal, jest tak jakby plecionki. Zobaczcie. Bardzo fajne. I tak jak mówiłam, to nie była ostatnia rzecz i tu mam jeszcze pudło, niespodziankę. Też zapakowana w kokardę i tutaj zabezpieczone, żeby nic się nie stało i mam, zawsze się ze mnie śmiejecie, nożyk. I mały nożyk. Żeby to nic nie przecięła czasami. Kitek! Weź nie rozrabiaj. Tam po prostu to, co tam się dzieje z tyłu, to normalnie byście nie uwierzyli. I tu mamy coś. Też zapakował Wojtek. I na stronie René są nie tylko buty, ale są też, zauważyłam, ach, bo to jest jeszcze w pudełku, tak widzicie, jak to zawsze pięknie zapakowane, bo naprawdę, nie w pudełku, ale w folii z kokardą. I są również torby. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Na stronie wyglądała super. Na stronie wyglądała super i już wam pokazuję, jak to wygląda. No, powiem wam, że kurczę, wow. Ale to jest po prostu, to jest skórzana torba czarna z takiej, ona też była w różnych kolorach, też zastanawiałam się nad szarą, bo też była bardzo fajna. Tylko to jest taka klasyczna i to też jest w sumie super opcja na prezent, coś takiego. I zobaczcie, ona ma tutaj takie metalowe łapki. Tu ma taki, a jakąś przywieszkę, made in Italy. Proszę bardzo. Naprawdę ta skóra jest mega jakości. Tak jak, wiecie co mi przypomina wykończenie tej skóry? Kojarzycie tą torbę Givenchy Antigona? To ona występuje właśnie w wersji takiej skóry, takiej pięknej, lśniącej skóry i to normalnie wygląda tak samo. A jest fajna taka, zobaczcie. Idealny taki rozmiar, o, idealne ucho tutaj pod ramię. I taka klasyczna, myślę, że to po prostu na prezent jest idealne, bo to każda babeczka by mogła, mogłaby założyć. Także panowie, jeżeli oglądacie, to te torby są super. A były też były inne modele, takie bardziej w poziomie. Też były jakieś listonoszki, naprawdę na zdjęciach wyglądało fajnie, ale na żywo to wygląda jeszcze lepiej. Naprawdę
Mega ta torba i zobaczcie, że ona tak fajnie tu ma przeszycie i tu ma przeszycie, a tu jest taka zaokrąglona tak niesymetrycznie, ale mega to wygląda. Naprawdę bardzo ładne. Dobrze kochani, po prostu dobrze, że nie widzicie, co tutaj się wokół mnie teraz dzieje. Wszystkie linki oczywiście będą pod spodem. Kitek, bardzo proszę. No słuchajcie, kot tutaj rozrabia. Wszystkie linki będą pod spodem. Mam nadzieję, że strona nie padnie i nie będzie tego typu problemów. Ja już uciekam. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się ciepło. Buziaki.